Rozmowa Polskiego Radia 24 Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle, dzień dobry Panie Przewodniczący, Stanisław Piotrowicz, Prawo i Sprawiedliwość Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu Panie Pośle, tak od razu, żebyśmy uporządkowali sobie pewne rzeczy Radzi Pana określenie prokurator stanu wojennego czy nie? No zdecydowanie... To wypacza istotę rzeczy. To sugeruje, jakobym był twórcą tego stanu, prokuratorem głównym i naczelnym i prokuratorem, który ponosi odpowiedzialność za stan wojenny. A chcę powiedzieć, że wbrew tego rodzaju sugestiom, można powiedzieć, że jestem w jakimś stopniu również i ofiarą tamtego, tamtego czasu. Ale myślę, że nie mam na tyle czasu, aby szerzej ten wątek rozwinąć. To Adrian. osoba, która pana oskarżyła, którą pan właściwie, z, brzydko mówiąc, z pierdla wyciągnął, zdaje się, że startuje. To prawda. I gdy podczas konferencji prasowej prezentowałem dokumenty, wśród nich te, które sam sporządziłem, żeby ten pan wyszedł na wolność, zwróciłem się wprost do niego. Co się takiego stało, że teraz mnie obciąża? Natomiast przez wiele lat wśród swoich znajomych w swoim mieście opowiadał o tym, jak wiele mi zawdzięcza. Dziś mogę przypuszczać, co jest tego powodem mianowicie to, że ten pan dziś startuje ż jedynki do sejmiku województwa podkarpackiego, z listy no, nowoczesnej i platformy obywatelskiej, to się nazywa to komitetu Koalicja obywatelskiej. obywatelskiej. I myślę, że to wiele wszystkim tłumaczy. Warto jeszcze powiedzieć, ażeby dociekliwi zapytali tego pana, to jakie to represje go spotkały, bo przecież postępowanie przeciwko niemu zostało umorzone. I w jaśle wiedzą o tym, bo mówią ludzie, że to zawdzięcza mnie. Natomiast ja w tamtym okresie czasu, żeby ten pan nie poniósł konsekwencji, bo się z nim solidaryzowałem, choć formalnie byłem po drugiej stronie bariery, ale się solidaryzowałem z nim i dołożyłem wszelkich starań, żeby wyszedł na wolność. I tak się stało. I wyroku nie miał. Postępowanie umorzono. Ale żeby tak się stało, musiałem wejść w tamtym czasie, w stanie wojennym, jako prokurator, we współpracy z jego adwokatem i sporządzić takie dokumenty, żeby on mógł wyjść na wolność. Łatwo sobie wyobrazić, co by mnie spotkało, gdyby tą moją współpracę w stanie wojennym z jego adwokatem ujawniono. Prawdopodobnie dostałbym wyrok i to znacznie większy niż ten, który jemu mógł grozić. Czyli mówiąc wprost, panie pośle, złamał pan prawo, to legalistą pan raczej nie jest z drugą stronę pójść. Zdecydowanie, złamałem w tamtym czasie prawo i nawet poniosłem pewne konsekwencje służbowe w tamtym okresie czasu. Z tego powodu, ale trudno, żyłem w tym przeświadczeniu, że zrobiłem coś dobrego. A w szczególności. Zawsze w swoim życiu kierowałem się sumieniem. I tak jak dziś niektórzy twierdzą, że co z tego, że był, to są ci życzliwi mi ludzie, którzy mówią, o co z tego, że był kiedyś takim prokuratorem, dobrze, że się zmienił. Nie, ja się nie zmieniłem. Ja zawsze miałem takie poglądy. Ktoś gotów zadać sobie teraz bardzo uproszczone pytanie tak, po co on pyta jego o to co on robił w przeszłości, dlaczego próbuje go wybielić, czy dlaczego daje szansę, żeby się usprawiedliwił? A no po to między innymi, żeby jeden z zarzutów przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości od razu odeprzeć, bo wie pan, to jest tak. Jeżeli za bardzo wiek emerytalny może dotyczyć, gdybyśmy się skupili na samej konstytucji. Samej pierwszej prezes sądu najwyższego, o tyle już pozostałe argumenty co do wieku, już spaliły na panewce, no ale zawsze można wyciągnąć, że to przecież prokurator stanu jednego. No więc to przecież wszystko jest oczywiste i klarowne. 13 lat jestem w polityce i nigdy przeciwko mnie zarzutów nie wytaczano, bo przecież na Podkarpaciu ludzie wiedzą, kim jestem. Ja gdy kandydowałem do Senatu dwukrotnie i za każdym razem ze skutkiem pozytywnym, a później dwukrotnie do Sejmu, ze skutkiem pozytywnym, miałem duże poparcie społeczne. A za każdym razem kandydowałem jako były prokurator. Po raz pierwszy kandydowałem jako czynny prokurator, jako szef prokuratury. A przecież wiadomym jest, że w opinii powszechnej e, prokurator źle się ludziom e, kojarzy. E, czasami jest sporo w tym racji, ale z drugiej strony mogę powiedzieć tak. Gdy pierwszy raz o tym powiedziałem dziennikarzom, że w starożytnym Rzymie prokurator był określany mianem obrońcy uciśnionych, to się uśmiechnęli. A gdy wyjaśniłem, że i do dziś się nic w tym zakresie nie zmieniło, jeżeli ktoś ten zawód pełni rzetelnie i w zgodzie z własnym sumieniem. W szczególności często przedstawia się prokuratora jako krwiopijczego, niedouczonego, który patrzy tylko niewinnego człowieka wsadzić do kryminału. A rzeczywistość prawna jest go odmienna. Prokurator ma obowiązek dociekać do prawdy. Jeżeli kogoś oskarża... To czyni to przecież w imieniu pokręcia. Profesor Żepyński wypowiadał się o prokuratorach, i o adwokatach, i o przedstawicielach innych zawodów prawniczych, żeby wpuścić ich generalnie czy do KRS-u, czy w ogóle do szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Ale mówił o tym wtedy, kiedy był w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Później dziwnym trafem mu się odmieniło. Adrem jednak do rzeczy. Co w takim razie z Sądem Najwyższym? Pan prezydent wczoraj przyjął ślubowanie od 27 czy 21? 27. 27 sędziów to już jest taka wystarczająca liczba wszystkich powołanych, żeby podjąć próbę powołania pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Miałem zaszczyt uczestniczyć w tej ceremonii wręczenia nominacji w Pałacu Prezydenckim. Pan Prezydent mnie tam zaprosił i rzeczywiście wręczył w dniu wczorajszym 27 nominacji do Sądu Najwyższego, wcześniej, yy, jakiś czas temu wręczył 10 nominacji również do Sądu Najwyższego, do Izby Dyscyplinarnej, a zatem w następstwie reformy Sądu Najwyższego nominacje uzyskało już 37 sędziów Sądu Najwyższego. Wedle mojego rozeznania w tej chwili jest już około łącznie z tymi sędziami, którzy pozostali w Sądzie Najwyższym. Jest 80 kilku sędziów Sądu Najwyższego. Ustawa zakłada, że wybór kandydatów. Na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego przez zgromadzenie ogólne może nastąpić, kiedy Sąd Najwyższy będzie obsadzony w dwóch trzecich, a dwie trzecie to akurat 80 stanowisk sędziowskich. Docelowo Sąd Najwyższy ma liczyć 120 stanowisk sędziowskich. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym y, przyjęła takie rozwiązanie, że gdy już będzie obsadzony Sąd Najwyższy w dwóch trzecich, to zgromadzenie ogólne jest władne do podejmowania uchwał w przedmiocie wyłonienia pięciu kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ty jest na to rok. Jest na to y, Rok to znaczy, ten rok będzie biegnął od powołania przez pana prezydenta pełniącego obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. W tej chwili mamy taką sytuację, że to obowiązki pełni najstarszy wiekiem sędzia. Myślę, że przyjdzie czas. To, jak sądzę, nastąpi w niedługim okresie czasu. Pan prezydent pewnie skorzysta ze swojego ustawowego prawa i powierzy. Pełnienie tych obowiązków temu sędziemu, którego uzna za właściwego do wykonywania kariery. Skoro tego mówimy zadania. o właściwości, to nie jest już ani właściwym, ani treściwym, żeby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmował się przepisami prawa, które weszły w życie i które obowiązują. Mówiąc inaczej, sprawa, której wniosek czy też skarga dotyczyła, stały się faktem? No przede wszystkim tutaj by należało to rozpatrywać w kategoriach prawnych. Mianowicie, jakie są podstawy do rozstrzygania tego rodzaju spraw. Wiadomym jest, że sprawa wymiaru sprawiedliwości to suwerenna sprawa każdego państwa wchodzącego w skład Unii Europejskiej. To jest pierwsza rzecz. Nigdzie instytucje unijne w żadnym państwie dotychczas nie ingerowały w ustrój wymiaru sprawiedliwości w poszczególnych państwach. Przecież w związku z tym rodzi się pytanie, dlaczego w odniesieniu do Polski miałoby być inaczej. Poza tym trzeba sobie zdawać też sprawę, że jeżeli zapadnie orzeczenie, to ono będzie miało znaczenie nie tylko w odniesieniu do Polski, ale i również będzie pewnym wskazaniem dla innych państw członkowskich. Można powiedzieć, że to jest taka swoistego rodzaju broń obosieczna. W związku z tym odnoszę wrażenie, spodziewam się, że to orzeczenie winno być rozważne, ale przede wszystkim osadzone na prawie. Gdy mówimy o praworządności... A czy w ogóle TSUE jest właściwym organem, żeby zajmować się tą problematyką? No nie powinno w moim przekonaniu, dlatego jestem ciekaw na jakich podstawach prawnych. Skoro tak wiele mówi się o praworządności, to polska konstytucja reguluje na czym ta praworządność polega. Przede wszystkim praworządność wedle Konstytucji to jest przestrzeganie prawa przez wszystkich, a więc przez obywateli, przez instytucje państwowe. A jeżeli chodzi o instytucje państwowe, organy państwowe, to działanie na podstawie prawa. I w granicach prawa. A zatem również i w odniesieniu do Europejskiego Trybunału też jestem ciekaw. To też warto przypomnieć, że ustawodawcą w Polsce są generalnie Sejm i Senat, czyli posłowie i senatorowie. No to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Inicjatywą ustawodawczą ma m.in. pan prezydent, ale to jest inicjatywa. Natomiast władzę dzielimy na wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. tak. I, I które te władze się uzupełniają, a które się nie uzupełniają. No, przede wszystkim to już z preambuły wynika, że władze mają przede wszystkim współpracować ze sobą. To jest pierwsza sprawa. Ale gdy opozycja mówi i za, czyni zarzuty, że łamiemy trójpodział władz a proszę zwrócić uwagę, jak nigdy nie wspominają o tym, co jest zaraz potem w konstytucji napisane, że ustrój państwa zbudowany jest na podstawie w oparciu o trójpodział i jest spójnik i równowagę władz. Czy pan redaktor słyszał, aby opozycja podnosiła ten argument konstytucyjny, że to nie tylko trójpodział? Ale i równowaga władz ma zachodzić. Wielokrotnie to wyjaśniałem, że zapis równowaga nie pociąga za sobą jeszcze bezpośrednio skutków, no bo potrzebne są do tego instrumenty prawne, przy pomocy których ta równowaga zachodzi. I dlatego ta równowaga jest realizowana w ten oto sposób. Kto inny stanowi prawo wedle Konstytucji? Parlament. Kto inny określa ustrój sądów? Konstytucja jasno stanowi Parlament. Bo ustawa. A zatem nie jest rolą sądów ingerowanie w ustrój sądownictwa. Chcę powiedzieć, to to jest że niezależność razie, i jednym tylko. niezależność i niezawisłość sędziowska szalenie ważne w ustroju państwa demokratycznego, ale sprowadzają się do tego, ażeby sędziowie w sposób niezawisły rozstrzygali sprawy. Ale sami sędziowie nie wiedzą, czy są niezawiśli, sami sędziowie nie wiedzą, czy są niezależni. Pytają o to trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej. No tak i pan prezydent bardzo pięknie wczoraj podczas ceremonii, przemawiając do sędziów nowomianowanych, powiedział tak: pamiętamy w jakich okolicznościach kandydowaliście do sejmu? Jakie groźby? Temu towarzyszyły, jaki ostracyzm środowiskowy. Naprawdę trzeba było odwagi, żeby zdecydować się i wziąć udział w tym konkursie. I to jest cecha, która powinna charakteryzować każdego sędziego: odwaga. Bo jeżeli ktoś mówi o niezawisłości to ja też to wielokrotnie profesor Tomasz powinien ją mieć w, w Profesor Tomasz Grodzki z Platformy Obywatelskiej, senator, siedział na tym krzyżu, na którym siedzi w tej chwili pan i mówi, że dziś w Senacie odbyła się m.in. debata na temat praworządności. No i wnioski są odrozgadzające. No cóż, ja się nie dziwię, bo, bo przecież niektórzy e, kosztem e, uszczerbku, że tak powiem, na autorytecie wygłaszają dziś niesamowite tezy. Można powiedzieć, że Prawnicy często prezentują poglądy oderwane od prawa, byle tylko służyły jakiejś linii politycznej. Pamiętam przecież jakiś czas temu, podczas takiej konferencji, na której byli obecni właśnie sędziowie, bo to była konferencja zorganizowana przez jedno ze stowarzyszeń sędziowskich, też profesor prawa wypowiadał się, że to nieprawdą jest, że to naród jest suwerenem. Wbrew oczywistemu zapisowi Konstytucji, profesor prawa był w stanie publicznie wypowiedzieć się, że to nie jest prawdą, że suweren, że, że naród jest suwerenem. Tylko zaczął się wypowiadać, że suwerenem są zasady prawne na, na straży przestrzegania no, że suwerenem, które wobec jest sądy konstytucja, i tak dalej, jeżeli tak mówimy dalej, o tej tak samej dalej. konferencji. No, nie, on, on mówił o zasadach prawnych, na straży których stoją, stoją sądy, a w konstytucji jest e, expressis verbis zapisane, że naród jest suweren e, że, e, naród jest suweren, e, suwerenem. Mało tego, że y, naród sprawuje zwierzchnią władzę. I teraz ja nieraz zwracam uwagę na to. Naród sprawuje zwierzchnią władzę względem władzy wykonawczej i ustawodawczej. A stawiam pytanie takie: a jakimi to instrumentami prawnymi, jakimi to instrumentami dysponuje naród w odniesieniu do władzy sądowniczej? I z tym pytaniem zostawiam naszych słuchaczy. Stanisław Piotrowicz, bardzo dziękuję. Czas na serwis informacyjny 17.30. Dziękuję bardzo.